Proszę bardzo. Nie ma. A, proszę bardzo. Nie zauważyłem. Pana, bo tu mi światło w oczy. Ja mam takie pytanie. Dlaczego dumni Francuzi pozwalają Niemcom organizować Europę? Kto? Dumni Francuzi. Proszę pana, no dlatego, że Francja też chciałaby, żeby Europa, to znaczy oni też, odzyskali ciężar gatunkowy w polityce światowej. Ja kiedyś rozmawiałem z takim bardzo inteligentnym, starszym panem Francuzem i powiedziałem, że jeśli prawdą jest to, co Hegel tam pluł o duszy narodu i tak dalej, to nieprawda, ale tak, no to Francja ma duszę kobiety. To widać między innymi w stosunku Francji i do Rosji, i do Ameryki. Jaki Francja ma stosunek do Rosji? No z jednej strony ruskie chamstwo takie to ją przeraża, ale z drugiej strony ją pociąga perwersyjnie. Tu ja mówię temu panu, to jasne, ale mówię, ponieważ duszy rosyjskiej obce są takie subtelności, to skończy się na tym, że Rosja Francję zgwałci. Bo to zrozumie opacznie te sygnały takie. No a do Stanów Zjednoczonych. To się zresztą niedawno objawiło w postaci takiej wymiany poglądów między prezydentem Macronem i prezydentem Trumpem. Prezydent Macron w swoim czasie uzasadniał potrzebę utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. I powiedział, że te siły zbrojne są potrzebne, żeby bronić Europy, między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump był bardzo zdziwiony tym szczerym wyznaniem. No i zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone nigdy na Europę nie napadły. Co więcej, gdyby nie Stany Zjednoczone, napisał właściwie prezydent Trump, to byście się uczyli po niemiecku w Paryżu. Na co premier Francji poradził mu, żeby się nie wtrącał, nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. No to miało swoje konsekwencje, bo nie minęły 3 dni, a rząd francuski stanął w obliczu protestu żółtych kamizelek, które się narodziły nie wiadomo skąd. I co do dzisiaj nie może sobie z tym poradzić. No rozumiem, że CIA właśnie takie rzeczy robi. Ale stosunek Francji, proszę pana, to też świadczy o tym, że Francja ma duszę kobiety. W dodatku ambitnej. Ambitnej. I Francja nie może Ameryce przebaczyć, że dwukrotnie Ameryka widziała Francję w sytuacji bez majtek. Nie może tego darować. W związku z tym Francuzi idą nawet na to, żeby się z Niemcami, żeby Niemcy mogli położyć palec na atomowym cynglu francuskim, jeżeli to tam skomplikuje, że tak powiem, Amerykanom szyki. Także moim zdaniem taka jest przyczyna. Czy Francja jeszcze myśli, co będzie później? Proszę? Czy Francja planuje, co będzie później? Proszę pana, nie. Myślę, że współcześni politycy demokratyczni nie myślą na dłuższy dystans niż do następnej kampanii wyborczej. To jest taka wada rządów demokratycznych, które na ogół mają krótką kadencję. No i jak są rządy długiej kadencji albo na przykład monarchie, no to tam możliwe są takie długofalowe planowanie polityczne, możliwe jest. Natomiast w demokracji to nie. Nigdy nie wiadomo. Poza tym ja to szczerze mówiąc muszę się przyznać, że ja tam nie wierzę bardzo w autentyczność demokracji. No sami państwo pomyślcie. Kto przytomny, zwłaszcza w państwie, które dysponuje bronią ultimatywną, to znaczy bronią jądrową, a Francja dysponuje taką bronią, kto pozwoli, żeby o jej użyciu decydowała ulica? No nikt przytomny na to nie pozwoli.
ale jednocześnie trzeba tutaj pozory zachowywać, kadzić tym suwerenom tam, że to wy jesteście solą ziemi i tak dalej. A to suwereni nawet się nie potrafią połapać w tym, że z jednej strony im kadzą, a z drugiej strony policja wali ich przez łeb pałami i to nie widzą w tym żadnej sprzeczności. Nie widzą w tym żadnej sprzeczności. No ale to trzeba ich utrzymywać w takim tym, co jest potrzebne do rządzenia państwem. Dwie rzeczy, siła i wiedza. I jednym i drugim dysponują tajne służby i siły zbrojne. No i jak to, są dwa modele, że tak powiem, zarządzania państwem. Jeden to jest turecki taki, jak Kemal Atatürk w XX wieku modernizował Turcję. No to już panowało takie gusło, że musi być demokracja. I on to rozumiał. Jak nie możecie wytrzymać, dobra, zakładajcie sobie partię, tam się kotłujcie i tak dalej. Ale ostatnie słowo należy do armii. Jeżeli wygrywa nie ta szajka, która miała wygrać, tylko inna, to armia mówi, o nie, 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 tu były nieprawidłowości, demokracja została zgwałcona, my tu musimy to naprawić i tak dalej. No i tam aż się powtarza, aż wreszcie wygra ten, kto miał wygrać i to takie jest trochę chamskie, takie widoczne i tak dalej. Na zachodzie Europy jest inaczej. I to bardzo pouczające jest wywód takiego, wywiad Rzeka, który prowadzi pani Krystyna Okręt, z tych belgijskich okrętów, takich tych z najlepszymi korzeniami. Ona poza tym jest naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych w Republiki Francuskiej, Bernarda Kouchnera. Więc bardzo inteligentna pani, wszystko wie. I przeprowadza wywiad Rzekę z takim hrabią Aleksandrem de Marange, który jest szefem wywiadu francuskiego. No i tam zadaje mu różne pytania i w pewnym momencie pyta go tak. Proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma. U nas są honorable correspondants. No to ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana tu urazić, ale to w takim razie z jakich środowisk ci pańscy honorable correspondants się rekrutują? A on mówi, ach, proszę pani, z najróżniejszych. Może to być kierowca taksówki, powiada, może to być duchowny, albo minister stanu. I ona już dalej go tam nie drąży, ale państwo, że minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondant tamtejszego wywiadu. I ten to mówił o tym jako o rzeczy zwyczajnej. No to ja zaraz sobie postawiłem pytanie sobie samemu, no dobra, to jak dochodzi do werbunku takiego dygnitarza? Co? Do Pałacu Elizejskiego, gdzie tam urzędują ci ministrowie, przychodzi werbownik z wywiadu, bez pukania wchodzi do gabinetu, bez zaproszenia siada na fotelu, nogę na nogę zakłada, mówi, ekscelencjo, tu papierek, proszę do podpisania, pseudonim taki i taki. Tu proszę tylko tu nic nie mówić nikomu, a tamten co? Zrywa się na równe nogi, bierze fotel Ludwika XV, rozwala mu na łbie i tamtego z rozbitą głową z karetka na sygnale odwozi. Nigdy coś takiego nie słyszałem, żeby kiedykolwiek coś takiego się zdarzyło. No to chyba tak się to nie odbywa. No dobra, jak nie tak, to jak? No jakoś się musi odbywać, że minister stanu zostaje honorable correspondant wywiadu. Otóż odbywa się to tak, że do takiego ambicjonera przychodzi pan albo nawet dwóch i powiada tak jemu. Proszę pana, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi Republice, ale sam pan rozumie. Więc jak on rozumie, no to zaczynają do niego spływać pieniądze, nieduże, ale takie, które mu tam umożliwiają prowadzenie kampanii politycznych. Media zaczynają się, niezależne media zaczynają się nim interesować, robią z nim wywiady. No i on wychodzi z anonimowości, staje się takim tutaj
celebrytą, że tak powiem, politycznym. No i zostaje radnym miejskim, potem merem, później deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, potem senatorem, potem ministrem stanu, potem prezydentem. A co to komu szkodzi, że prezydent jest przewidywalny, prawda? To całe państwo jest przewidywalne. No i to jest takie, tam nikt nie zwraca uwagi, wszyscy myślą, że to wszystko naprawdę i tak dalej. No tak jak w Ameryce. Państwo, jak się przyglądacie kampaniom tam prezydenckim w Ameryce, no to co tam opowiadają ci kandydaci? To zapalą, podpalą Atlantyk i tam, nie wiem, świat nie widział, co oni zrobią. No jak któryś z nich zostanie wybrany, to przychodzą do niego ważni generałowie z Pentagonu, tam bezpieczniacy wysokiej rangi, Goldmany Sachsy z Wall Street i tam inni Żydowie i powiadają jemu tak, panie prezydencie, my tu prowadzimy takie tajne operacje w takim, to, a takim stopniu zaawansowania, więc żeby świat się nie zawalił, to trzeba zrobić to, tamto, owamto i jeszcze śmamto potem. I ten ulubieniec ulicy gwałtownie odzyskuje poczucie rzeczywistości i robi nie to, co on opowiadał, te fantasmagorie, tylko to, co trzeba. To, co trzeba i tyle. Także z tą demokracją nie ma czego żałować, jeśli mówię, że powinniśmy bez żalu, że tak powiem, zrezygnować z procedur demokratycznych, to po to to państwu mówię, żeby pokazać, że nie ma czego żałować, że to jest fasada, to jest pozór.